Dzisiaj troszkę przewrotnie, ponieważ u Jarka mamy serię o buraku bez tajemnic, a stoimy na pszenicy. Ale a propos buraków, to widzę, że już wschodzą. Stanowisko chyba jest po buraku. Dokładnie, stanowisko ale po buraku. Wschodzą jak nic. No wschodzą, piękne, dokładnie. Zielone listy. Ale muszę od chwościka zaczynać robić, wiesz, bo tutaj poważnie się z nim zaczyna źle dziać. A żeby to wszystko trochę cukru. Słuchaj, wytłumaczyć wam... zgorzel. Tu już zgorzel zaatakował. Wytłumaczyć wam, co będziemy robili. Jesteśmy u Jarka dlatego, że postanowiliśmy po konsultacjach z wami połączyć dwa gospodarstwa do jednej serii. Pszenicę bez tajemnic będziemy robili w gospodarstwie Jarka i Przemka i będziemy w tych gospodarstwach również robili serię Burak bez tajemnic. No i dzisiaj zaczniemy od pszenicy. Jarek, powiedz mi, czy u ciebie te wszystkie tak wyglądają, czy część jest już bardziej dokrzywiona? Rozumiem, że to jest późno siana pszenica, bo jak widzę, no jest burak, tak? Tak, jest to pszenica siana po 10 listopada, stanowisko po buraku cukrowym. Ona jest jeszcze w fazie krzewienia i tutaj będziemy wykonywać drugi zabieg z zabiegów dokrzewiających, dlatego że wcześniej na tej plantacji poszły mikroelementy, poszło miedź, mangan, molibden, cynk i żelazo i poszło 0,6 CCC. I teraz robisz drugi zabieg. Tak, dobrze robię. Rozumiem. Tak, jeszcze raz. Znaczy tutaj ta pszenica już jest. No właśnie, byłem po nóż. Niby dobrze dokrzewiona, natomiast jeszcze posiada część małych, drobnych pędów i dostanie, w mojej technologii dostanie drugi raz dokrzewianie. Dobra. W postaci CCC. Ilość? Pół litra tutaj teraz, czyli dobra, łącznie będzie 1 litra dane, 750. I druga porcja mikroelementów. Miedź, mangan, molibden, cynk, żelazo. I tutaj jeszcze mamy wlane do tego zabiegu 8 litrów na hektar RSM-u. O! Czyli niezgodnie z zaleceniami, nie bierzemy odpowiedzialności. Tutaj Paweł na mnie spojrzał. Ja standardowo powiem, nie róbcie tego w domu. Ja już to mówiłem, widziałem jego spojrzenie właśnie. Znaczy rozumiem, że tu chodzi o to, że nie chce się tobie rozpuszczać mocznika, łatwiej wlać RSM, o to chodzi, tak? Żeby dać ten azot, on tu pełni funkcję takiego jakby... Wspomagacza, kopa daje, ale zawsze jest to nie to, że mi się nie chce, ja mam spraktykowane to dokarmianie do listna. A ja będę się upierał jednak przy tym, że mu się nie chce. Wiesz, spotkamy się następnym razem i będziesz widział, czy są poparzenia, czy nie. A tu nie będzie poparzeń, absolutnie. A ja wam powiem tak, coraz więcej gospodarstw będzie sięgało po RSM do... Bo nie będzie wyjścia. Bo nie będzie wyjścia. Mocznik będzie z inhibitorem. Z inhibitorem, dokładnie. Będą rozwiązania takie, które będą dostępne do odżywiania, ale sądzę, że osoby, które już dysponują RSM-em, będą po prostu kilka litrów tego RSM-u dodawać. Oczywiście nie zgodnie z rekomendacjami, znaczy ja bez odpowiedzialności producenta. Dlaczego tak? Ja zawsze tak troszkę tu mówię, że to nie jest, tak jak Kamil mówi, zgodne ze sztuką i dlaczego mówię, że to jednak lenistwo, że się nie chce? Ponieważ do dokarmiania dolistnego rekomendowana jest forma amidowa jako forma azotu organiczną, którą możemy dać przez liść. Jest to też forma azotu, którą stosowana jest chociażby w żywieniu bydła, tak? Możemy ją dać od góry. Reszta form azotu niekoniecznie jest tolerowana przez rośliny od góry i ty mi powiesz, że przy tej ilości nie będzie poparzeń? Nie będzie. Ale to jest to samo, jakbyś włożył rękę w pokrzywy. Nic się złego nie dzieje, ale dyskomfort masz. Tak samo tutaj, stosowanie tej formy azotanowej na liść, nic złego w tej dawce się nie stanie, jednak mikro uszkodzenia powstają. No dobrze, to teraz ja w takim razie się wtrącę. Mamy na rynku odżywki azotowe, dosyć cenione, które posiadają w swoim składzie trzy formy azotu. Zgadza się. Jakbyśmy przeanalizowali te trzy formy Większość tych odżywek ma te trzy formy azotu. Przeanalizowali jedną nawet z renomowanych odżywek, więc porównanie składu nawet ilościowego azotanowej, amodowej do amidowej w stosunku do RSM-u jest tak zbliżone, że prawie niezauważalne, więc korzystając z możliwości ceny RSM-u, zgadza się. Słucham, tylko że wszystko jest to ekonomicznie zabieg bardzo uzasadniony. Wszystko się zgadza, aczkolwiek to samo zrobiłby mocznik i byłby jeszcze bezpieczniejszy. Stosujesz RSM, bo łatwiej wlać niż rozpuścić mocznik. Nie, no tutaj się zgadzam. I o to mi chodzi. Ja nie ganię tego, po prostu mówię, że mocznik jest bezpieczniejszy mimo wszystko. Ja tak jak powiedziałem, coraz więcej z was będzie tak stosowało. Trzeba słuchać innych praktyków, jak oni wykonują te zabiegi i mieć świadomość tego, że odpowiedzialności za to jako producent po prostu też nie bierzemy. Paweł wyjaśniał też dlaczego. Czy jest to złe? Moim zdaniem nie jest. Cały zachód Europy tak to stosuje.
I to działa po prostu. Poza tym jest jeszcze jedna ciekawostka odnośnie RSM-u. RSM jest bardzo dobrym wspomagaczem wielu zabiegów. Chodzi ci o stajny, kondycjoner wody, tak? Mnie nogi wody, zaraz tak. Chyba odpadną. A tu nie szukamy już, tak? W tej pszenicy kolanka? Bo ja już znaczy tutaj wiesz, kolanka. Nie ma gdzie szukać ja tego kolanka. Ja mam tutaj wyrwane, nie, więc tutaj jest jeszcze czas na kolanko. Jeszcze mamy tutaj. Nie znajdziemy go, natomiast jest to ostatni moment w tej chwili na jeszcze dokrzewienie i na podanie mikroelementów tutaj. Na tym samym słabszym stanowisku dokrzewiasz, podajesz mikroelementy, plan na później, bo już chwasty pojedyncze też się pojawiają, tak? Jeżeli chodzi o tak. Zabiegi herbicydowe, jaki jest plan i rozumiem, że plan w połączeniu z pogodą. Tak, plan w połączeniu z pogodą, ale tutaj tak jak odpowiem odnośnie ilości azotu. Mhm. Tutaj był azot, pierwsza dawka dzielona na dwa razy. Mhm. Bardzo wcześnie wjechałem 50 kg w postaci saletry i później powtórzyłem za około, tam było 2 tygodnie, 1,5 tygodnia, mhm. Nie pamiętam, musiałbym zobaczyć kolejne 50 kg w czystym składniku azotu w formie saletry. Zanim będziesz teraz dalej na Kamilowie odpowiadał, to ja tylko chciałem wam powiedzieć, że ci, którzy oglądali serię właśnie. O buraku, to jest to pole, na którym wysiadałem z ciągnika i przynosiłem rośliny. Tak. Wtedy jeszcze było dokładnie rzędy znać. Ona i tak już ładnie teraz tutaj poszła do przodu. Dokładnie tak. Co herbicydy. Co herbicydy, tak. Już mnie nie ma, nie odzywam jest się, rozmawiajcie. Jest pole po buraku, gdzie tutaj nie był żaden zabieg wykonywany herbicydowy jesienią, bo po prostu nie było też na to czasu, nie było też presji chwastów, no i nie było możliwości wykonania. W tej chwili pojawiają nam się tak, samosiewy rzepaków, to jest raz, pojawia się komosa, pojawiają się rumiany przede wszystkim. Miotłu jako tako nie znajdujemy jeszcze w tej fazie, dlatego że to jest pszenica późno siana po buraku, natomiast zabieg będzie wykonany najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Na weekend nadają przymrozki do minus 2 stopni spadki. Czyli nie wykonasz nie, teraz, nie będę wykonywał, dlatego że będzie to zabieg ryzykowny, raz, że to są właśnie fitotoksyczność, dwa, że będzie obniżone działanie środka i wtedy musiałbym korektę za jakiś czas wykonywać najprawdopodobniej. Jarek, jakbyś miał odpowiedzieć na pytanie, załóżmy osoby, która jest, ma pole w takiej samej fazie rozwoju. Bojowej, tak? Co można, czego nie można, takie praktyczne porady? Co można? No przede wszystkim, a co nie można? Nie mieszałbym regulatoru wzrostu z herbicydem. Herbicyd sam w sobie jest też regulatorem i tutaj może nastąpić też silna fitotoksyczność i zaburzenie rozwoju pszenicy. Gdzie, ale niektórzy stosują takie praktyki. Ja tego nie polecam. Robiłem sam u siebie doświadczenia tego typu. Nie wpływa to korzystnie, więc lepiej tych dwóch zabiegów unikać. Co bym rekomendował, żeby zrobić? Ostatni moment na dokrzewanie. Można by zastosować CCC, czy chlorek mepikwatu. Także można by zastosować Trinex Sapak, ale tutaj jest kwestia temperatur. No, pasowałoby, żeby jednak te temperatury były wyższe. Co prawda niektórzy producenci mają formulację w swoich środkach BC, która bardzo szybko się wchłania i ten Trinex Sapak jest przez roślinę pobrany, więc może być stosowany w niższej temperaturze, natomiast na taką fazę bardziej bym rekomendował tutaj CCC. Dobra. Samo odżywianie jeszcze? Powiedz mi, czy samo odżywianie to tak jak w tej chwili będziemy podawać jeszcze raz, idą tutaj mikroelementy i to jest też jeden z ostatnich momentów na mikroelementy. I jakie mikro? Jeszcze mi powiedz. Miedź, mangan, cynk, molibden i żelazo. Główne tutaj nastawienie na miedź. Dlatego... Swoja mieszanka, czy kupiłeś coś? Tutaj jest swoja mieszanka, tak jak wcześniej mówiłem, sam sobie składam odżywkę, kupując poszczególne komponenty i tutaj tak jak właśnie wcześniej rozmawialiśmy w którymś odcinku odnośnie tej miedzi. Miedź, która działa nie tylko dokarmiająco, ale czyszcząco. Mhm. I tutaj głównie wodorod, tlenek miedzi. To typowe rozwiązanie właśnie z uprawy buraka. Jeżeli wy jesteście... Na chwościka stosowany jest wodorod, tlenek miedzi. Poczekaj, bo jeżeli wy jesteście ciekawi odnośnie właśnie mieszania i robienia własnych odżywek za niewielkie pieniądze, też możemy o tym zrobić odcinek, jak u Jarka to wygląda. I zwróć uwagę, że... Skąd bierze, ile za te odżywki? Inaczej niż Przemek, nie daje z RSM-ie, tylko osobno, tak? Ale to właśnie i fajnie, tak, że każdy robi inaczej. Ale poczekajcie, bo wszedł mi na ambicje, powiedział, że nie ma miotu. Zajęło mi chwilę, ale masz. Bardzo dobrze właśnie. I tutaj się przydałeś, bo jesteś takim wyszukiwaczem, więc musiałbym na zabieg wykonać. To maks to może być. Rumianek, babka,
samoosie w rzepaku i komorska. Nie, no dokładnie, całe spektrum. Także... Na razie za zimno, czekamy za zimno, na temperatury, tak, będzie uderzenie, o tym będziemy informowali, pewnie z kamerą przyjedziemy. Dobra, jedno pole mamy, co, jedziemy? Tak, aczkolwiek już widzę w komentarzach, jak niektórzy piszą, że jedzie z odżywką, zanim zwalczył chwasty, to nie ma sensu. Ale tak, znaczy ja się pogoda, powiem tak, możemy tu później przeanalizować to. Na dobrą sprawę nie moglibyśmy żadnych zabiegów wykonywać wcześniej, bo musielibyśmy zwalczyć chwasty, ale no pogoda na to nie pozwala. Wyprzedzam więc... naszych widzów i od razu ci będę tak, dokuczał. To będą hejtować właśnie. Możemy? Dobra, to jedźmy z zabiegiem i przejedziemy później na pole, które jest mocniejsze. Wcześniej siane. O, i mocniejsze. No to jedź z zabiegiem. Zanim zacznę jeszcze zabieg, jeszcze tutaj chciałem na tym polu pokazać, bo jest robione takie doświadczenie. Wczoraj był wykonany od tamtej strony na tamtej ścieżce przejazd do Krzewiania, gdzie było dane Asashi. Na tej części te dwa przejazdy będzie zamiast Asashi aminokwasy i będziemy mieli porównanie, czy nitrofenolany, czy jednak aminokwasy, które lepiej będzie wpływało na dokrzewianie i na sytuacje stresowe. I tu będziemy mieli takie ciekawe porównanie. Myślę, że za około 2 tygodnie już tutaj będzie widać jakąś różnicę. Tutaj mamy zapisaną tą wczorajszą pracę, co ja mówiłem właśnie o doświadczeniu, gdzie był ten przejazd zrobiony z Asashi dodanym, czy z nitrofenolanami. I tutaj mamy, rozpoczynamy, jest przejazd obrys zrobiony w pamięci i gdzie teraz będziemy mieli wykonywane z aminokwasami. Przyjechaliśmy na pole, które było siane w terminie, pole po rzepaku. No i tutaj kondycja roślin jest zupełnie inna, raczej faza rozwojowa. Dokładnie, tak. Przecięliśmy jedną z nich, już widzimy, dla przypomnienia. Zobaczcie, pierwsze kolanko jak najbardziej już mamy. Jest ten centymetr. W związku z tym, Jarek, jakie zabiegi już masz przeprowadzone i co planujesz na najbliższe dni? Tutaj, jeżeli chodzi o nawożenie, zacznijmy od tego. Okay. Czyli tutaj poszła druga dawka azotu. Obie dawki w RSM-ie, bo to była pszenica siana w terminie optymalnym, około 15 września po stanowisku po rzepaku. Okay. A azot poszedł i później z tego co wiem poszły opady deszczu, tak? Tak, opady deszczu. I fajnie przemieściły w zasięg systemu korzeniowego, tak. To było super akurat, okej. Okay. Całość azotu jaka tutaj była dana to jest 180 kg na hektar. Tak jak mówiłem, w postaci RSM-u były podane również mikroelementy i podana miedź właśnie w postaci wodorotlenku, żeby to, co pozostało po zimie, również wyczyścić. Nawet przy takiej ilości opadów jest kondycja roślin dobra, ale widać, że tę podstawę zaraz trzeba będzie chronić. I na najbliższy czas jakie planujesz zabiegi? Na najbliższy czas, jeżeli temperatura się unormuje, bo na weekend nadają na naszym terenie na przykład spadki do minus 2 stopni, więc żadnych jako takich zabiegów czy skracania, czy fungicydowych nie będę wykonywał. Jeżeli temperatura się unormuje, to w jak najszybszym możliwym terminie będzie wykonany zabieg grzybowy. I będzie tak, podana morfolina na mączniaka. Tutaj jako tako nie ma presji mączniaka, natomiast więc dawka ta morfoliny będzie, bo będzie składany środek. Dawka będzie zmniejszona, będzie podany prochloraz i będzie podany protiokonazol i oczywiście tak jak we wcześniejszych odcinkach kiedyś mówiliśmy, do pierwszego zabiegu ja już dodaję strobilurynę. Pójdzie 80 gram strobiluryny. I będzie to zabieg, najprawdopodobniej jeżeli temperatury pozwolą, połączony z zabiegiem skracania. I tutaj na to pójdzie modus bądź jakiś z zamienników modusu w dawce około 0,4 litra na hektar.
chwasty już robiłeś, z tego, tak, co widzę, bo nic nie znalazłem. Tak, były chwasty właśnie. Szczepliwy. A szukałeś, nie? Tak, tutaj chwasty były wykonane, zabieg na jesieni i mam nadzieję, że nie trzeba będzie żadnej korekty wykonywać. No, nie znalazłem nic. Więc pszenica dosyć dobrze się rozwija, więc też chwasty nie będą miały możliwości konkurencji, bo będą przygłuszone po prostu przez tą pszenicę. No i teraz jakieś rekomendacje, na co uważać, czego się wystrzegać, a co robić, jeżeli ktoś ma pszenicę w podobnej sadzie rozwojowej. Tutaj właśnie co do rekomendacji, to do tego zabiegu to dodam, że jeszcze będzie wykonany zabieg perytroidem w celu zwalczenia owadów, które wystąpią. No bo jeżeli zrobi się ciepło, to będzie i presja, już się mszyca zacznie pojawiać i wszelkiego rodzaju inne choroby. A co bym, co odnośnie rekomendacji, no to jeżeli już jest ta faza kolanka, no to nie czekać ze zabiegiem skracania, bo jednak opady są, temperatury będzie, większość podała azot, więc jednak to zacznie buzować i później możemy nie zdążyć. No i jak najszybszym, najbliższym możliwym terminie, no zabieg grzybowy, no a zabieg, odnośnie zabiegu grzybowego, no to w zależności co kto u siebie ma na polu. No tutaj mówimy o, czy są choroby podstawy. No gdzieś się zaczyna coś pojawiać, no dlatego no pójdzie większa dawka prochlorazu i pójdzie protiokonazol jako taki jeden z lepszych triazoli na to. Pamiętasz obsadę? Bo dosyć gęsta teraz się wydaje. Właśnie tak, wydaje się. Tutaj było siane 320 sztuk, 310 na metr tej pszenicy. Sztuk. Sztuk ziarniaków. I ona dosyć dobrze się wykrzewiła. Bardzo dobrze. Ale ona też jest szerzej. Tak, tak właśnie. I tutaj może to się wydawać gęsto bardzo, dlatego że rzędy nie są standardowo co 12,5, tylko co 15 cm, więc w rzędzie jej wydaje się, że jest więcej. Bo jakbyśmy to rozrzucili na 12,5, ta pszenica nie wydawałaby się tak gęsta. Dlaczego tak? Taki jest siewnik. Taki jest rozstaw redlic. No, wydaje mi się, że jest to dosyć dobre rozwiązanie, dlatego że zobaczcie, jak można spojrzeć, ona niby jest, że niby jest gęsta. No jest gęsta. Natomiast, wydaje się gęsta. Natomiast ta przestrzeń tutaj jest i jeżeli chodzi o przewiew łanu... Góry to możemy śmiało pokazać, nie? Jeszcze. Jeżeli jest tego typu rozstaw, jest lepszy przewiew łanu i jest mniejsza presja choroby grzybowej. Bo wiadomo, jak jest powietrze, jest przewietrzanie, nie atakują tak choroby grzybowe. Pomimo tego, że roślina od rośliny jest gęściej posiana, to mają na szerokość więcej miejsca i przez to masz przewiewność łanu. Dobrze tak, rozumiem? Dokładnie. Dobra. Tak. Okej. Okay. Co jest dla mnie ważne? Jeżeli ja już tutaj mam ten centymetr, czyli mam tę fazę pierwszego kolanka, to skończyła się ta wredna burza hormonów tej rośliny, tak? Tak. I teraz... Dlatego to jest ważne, żeby tę fazę pierwszego kolanka sprawdzać, żeby po prostu nie strzelać tutaj. I teraz jeszcze kwestia, co zastosować na to skracanie, bo to teraz będzie odwieczne pytanie, czy stosować standardowe CCC, czyli chromo... Zaczyna się, to jest faktycznie dylemat, no. Bo chciałem jedną rzecz zauważyć, bo na tamtym polu, gdzie była późno siana po buraku, też mówiliśmy o CCC, też regulacja, to są dwa różne zabiegi, dwa różne efekty chcemy osiągnąć. Tak, w której fazie stosujemy, tak? Tak. No. I właśnie tutaj, czy stosować jeszcze CCC właśnie, czyli chlorek mefikwatu, czy zastosować chlorek mepikwatu w postaci mepiku połączony z modusem bądź jego innym tam generykiem właśnie. I to jest tak, moim zdaniem, jeżeli pszenica jest już w fazie pierwszego kolanka, mamy odmiany, które wiemy, że nie są odmianami wysokimi, więc nie ma potrzeby dodawania tego CCC. Natomiast jeżeli są to pszenice wysokie, gdzie jednak są podatne na wyleganie, ja bym jednak około 1 litra, znaczy 0,8 1 litra CCC 750 dołożył do któregoś... Panie profesorze, mogę prosić o krótki wykład. Czym się różni działanie CCC od modusa, medaxa i tak dalej? Żeby pokazać różnicę, bo ty mówisz, dodajmy, domieszajmy 200 tego. Co, jak działa i dlaczego? Już mówię. A więc tak, to nasze CCC potocznie mówią, czyli chlorek, chloromekwatu, czyli typowy taki skracacz. On działa odcinająco, skraca dosyć silnie międzywęźle. Niektórzy mówią, że w warunkach suszy skraca korzeń i kłos. I tutaj jest taka kwestia, że zbyt późno dane faktycznie spowoduje obcięcie, redukcję pięter w kłosie. Tak. Więc on jest dobry na fazę krzewienia i do pierwszego kolanka. I to jest ten środek, który nam też przedłuży fazę krzewienia. Przedłuży fazę krzewienia, tak. Jeżeli chcemy użyć... Czyli późno siane pszenice, jeśli chcemy jeszcze dokrzewić, to szybko CCC, żeby troszkę... Dokładnie. Natomiast
ten nasz modus, czy jego generyki, czy Medax, który też zawiera substancję Trinexapac, jest to substancja, która działa na pogrubienie, na usztywnienie i wzmocnienie międzywęźli. Roślina jest sztywniejsza, natomiast nie działa tak odcinająco. Nie regulujemy w dół, jakby, dokładnie, tylko wzmacniamy ją. I jego nie musimy dawać od razu. To pierwsze kolanko i już mamy bardziej elastyczny czas działania. I jeszcze mamy trzecią substancję. Etefon. I to jest najpóźniej. Najpóźniej możemy stosować na liścia flagowego, ale to jest na przykład tutaj uzależnione, czy mamy opady, czy nie, no bo sam etefon sobie powoduje starzenie rośliny, więc jeżeli mamy suchy rok, lepiej jest tego typu zabiegiem nie wchodzić. Najdroższa ostatnia regulacja w związku z tym. Najdroższy na bieżąco też mówić, tak? Tak. Dokładnie, najdroższy regulator. Tylko jeszcze jedna rzecz, to co Kamil tu z tobą zaczął mówić, żadna regulacja nic nie pomoże, jak nie ochronimy podstawy, bo się, co dokładnie, z tego, że tu będzie sztywne, jak tu się przewróci. Dokładnie, tak? Położy. Poza tym nie będzie przewodzenia, roślina będzie słabsza i to, o co walczymy, o ten kłos, nie będzie miał się jak wypełnić. Ale pan profesor, nadaje się, nie? Miło, jeżeli, że mnie tak tytułujesz. Jeżeli wam się podobało, pamiętajcie, łapka w górę, dzwoneczek, subskrypcja. No i co? Widzimy się przy kolejnych zabiegach. Przysiewy buraka. Wiesz o tym, że ksywę mam nową teraz? Wszyscy na mnie będą na górę. A ja bym zmienił łapka w górę na kolanko w górę, bo teraz kolanko na czasie. Cześć. Cześć.